Powiem wam, im więcej bawię się w ten off-grid, w to układanie tej instalacji i wchodzę na coraz większe moce regulatorów w układzie 12V, to coraz mniej mi się to podoba. Już wam mówię dlaczego, bo tutaj się robi coraz cieplej na przewodach. Także dla zobrazowania całości mamy tutaj pod tą instalację podpięte dwa panele, czyli tu jest razem 870 W w dwóch panelach. Do tego mamy regulator 40 A, baterię na 100 Ah, przetwornicę mamy. I najbardziej tu jest z tym regulatorem wszystko problem, że tak powiem. Chodzi o temperatury. Z paneli, zobaczcie, leci nam 10 A, teraz jest optymalnie ustawione do słońca. Regulator pokazuje nam 13 V, ale 52 stopnie nam pokazuje. Tutaj żeberek nie idzie się dotknąć. Regulator w tej opcji więcej wam jak 600 W nie wypuści. Tutaj macie podgląd, jeszcze bardziej konkretny, że z regulatora wychodzi nam 40 A, 13,3 V, co nam to daje 541 W. Za chwilę jeszcze w termowizji podejdziemy w temat. I te 40 A wychodzi nam na przewody 10 mm2. Pozaciskane wszystko jeszcze dodatkowo praską. Tutaj mamy bezpiecznik 50 A, który jest bardzo ciepły. I tu jest bardzo krótki odcinek. Czy plusa, czy minusa. Tu jest maksymalnie 50 cm. Druga sprawa. Z baterii. I o, tutaj mamy razem to, co wychodzi nam z regulatora. I coś jeszcze jest podbierane z baterii. Dokładnie z baterii mamy podbierane 11 A, a z regulatora nam leci 40. Czyli tutaj nam się to sumuje jako 51 A pobierane ogólnie do przetwornicy, która no, wypuszcza te prawie 600 W. I tutaj też substytut 32 mm2, obciążone cały czas 50 A. Wszystko jest, powiem wam, ciepłe, nawet nie. Tutaj wszystko jest gorące, nawet na szynie. Także niby prosty układ, 12V, a jednak najbardziej niebezpieczny z tych wszystkich układów. Także podłączam kamerę termowizyjną i zobaczmy, jak to się zachowuje w termowizji. Układ pracuje około godziny, cały czas pchając z regulatora właśnie te 40 A. Także zapinam termowizję. No i zobaczmy, jak to się nam wszystko zachowuje. Z tego wszystkiego widać regulator, jak na razie, najbardziej emanuje tym ciepłem. 48 stopni ma obudowa. Tutaj widzicie u góry temperatury. P1 to jest temperatura ze środkowego tego celownika. A R1 tutaj mamy średnią, maksymalna i minimalna. Także lecimy po kolei. Z regulatora wychodzą nam przewody. No i zobaczcie, szuka na bezpieczniku. Bezpiecznik ma 52 stopnie. Także już jest bardzo nieciekawie. Bezpiecznik 50 A. Tutaj przewody też są po prostu ciepłe. Przewodziki tutaj znajdziemy sobie. Przewód ma około 40 stopni. Tutaj zaraz na wyjściu z bezpiecznika przejmuje to ciepło. No niestety. Dalej wchodzimy sobie na szynę zbiorczą. Z szyny nam wychodzi 50 A i tutaj nam też pokazuje 50 stopni na zacisku, co wszystko jest podokręcane na maksa, jak tylko może być. No niestety, najgorzej właśnie to, co nam wychodzi i z regulatora, no i później to, co wychodzi nam na przetwornicę. I na przetwornicę może jeszcze wszyscy z miarę zwracają uwagę, a tutaj na regulatorze można się zdziwić. Także a podejdziemy jeszcze na panele przy okazji z ciekawości, jaką teraz mają temperaturę, bo dzisiaj grzeje. O, panele elegancko pracują. Nie ma żadnego problemu. Wejdę, zrobię troszkę cienia. Tak, jest wysoko słońce, że jest problem po prostu ze zrobieniem cienia. O, robię cień. Wy tego cienia nie widzicie, ale wy widzicie teraz w tym momencie
jak się zaczynają tutaj ogniwa na dole, zmieniają troszeczkę kolor. A nie, to nawet tego nie widać. Musiałoby tu dłużej po prostu postać, by się zaczęły te ogniwa grzać. Także tak to wygląda. No i niestety takie właśnie instalacje, takie najmniejsze, najprostsze, gdzie ktoś tu coś założymy, tam coś założymy, podłączymy, zostawimy w kamperze, zostawimy gdzieś tam na działce. Takie sobie to, przyjdzie konkretne słoneczko, wszystko zacznie ładować nam do pełna i później niech będzie coś niedokręcone, niech będzie gdzieś coś przysłonięte i nieszczęście gotowe. I powiem wam, i pożar gotowy, także najgorsze jak dla mnie, jak to testuję, już troszeczkę się tym pobawiłem. W opisie filmu wam wrzucę właśnie link do playlisty, gdzie już tak się bawię z tymi instalacjami troszeczkę, oczywiście pokazowo, bo ja lecę na 48 V, słuchajcie, na 50 V tak naprawdę. I tutaj muszę pilnować przekrojów, bo przy obciążeniach 150-200 A tutaj nie ma żartów. A tutaj macie 40 A i jest gorzej jak tam przy 200 A. No niestety 12 V nie wybacza błędów. Chcemy coś od niego uzyskać, a ono nam oddaje, tylko więcej oddaje czasami temperatury jak tej energii. Także uważajcie, cały czas dosłownie macajcie te przewody i jak jest możliwość, dawać jak najgrubsze. Nieważne, że tutaj właśnie w te, o, wam pokażę, bo tutaj jest jedno wolne, tu maksymalnie 10 mm kwadrat wchodzi, 16 mm jeszcze tutaj by jakoś zapchał, ale warto nawet ten przewód ścisnąć jaką tulejką, nawet zastrugać, zrobić coś takiego, jakąś kombinację, żeby jak najgrubsze włożyć, bo widzicie, że tutaj się coś dzieje. No i cały czas się zastanawiam właśnie nad tymi bezpiecznikami tutaj, jaki sens jest zakładać bezpieczników, jeśli tu idzie 40 A, bezpiecznik jest 50, to by pasowało założyć bezpiecznik 100, tylko co on wtedy chroni, ten bezpiecznik, bo regulator jest do 40 A, bateria 100 A, więcej powinno wytrzymać. Tutaj też mamy bezpieczniki 100 A. Także no, cały czas problem. Z tym 12 V. No niestety, tak to wygląda. I tego nie przeskoczymy. Fizyki nie oszuka. Idzie prąd, idzie opór. Jest temperatura. No niestety. Także uważajcie na siebie z głową. I kombinujcie. Tylko bezpiecznie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się i do następnego.